Referat Zamówień Publicznych i Projektów Europejskich Urzędu Miasta w Działdowie ogłasza nabór projektów do lokalnego programu rewitalizacji gminy miasta Działdowo na lata 2015-2020. Wysiłki władz Działdowa spełzną na niczym, jeśli w inicjatywie nie wesprą ich sami mieszkańcy. Można ubiegać się o dodatkowe unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, ale warunkiem koniecznym jest zgłoszenie projektu w Urzędzie Miasta w Działdowie. Pod koniec 2015 roku przystąpiliśmy do opracowania dokumentu strategicznego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji ma na celu wyznaczenie obszarów, gdzie obserwujemy znaczny odsetek zjawisk negatywnie społecznych. Także chcemy w ten sposób, prawda, jakby zrewitalizować te obszary, aby poprawić jakość życia mieszkańców. Władze Działdowa z troską przyglądają się sytuacji w mieście. Głównym celem tego lokalnego programu rewitalizacji jest stworzenie takiego obrazu przekroju społeczeństwa u nas w naszym mieście Działdowo. Zostały wyznaczone dwa obszary do rewitalizacji w oparciu o pewne wskaźniki społeczne, o natężenie zjawisk, jak już wspomniałam, niekorzystnych na terenie miasta. Projekt rewitalizacji oznacza istotne zmiany w funkcjonowaniu miasta, kładąc nacisk na dbałość o konstrukcję zabudowań, a co za tym idzie, również polepszenie warunków życia. Projekt jasno określa obszary, dzielnice, które można zgłaszać. Pierwszy obszar jest to głównie obszar Starego Miasta do ulicy aż Grunwaldzkiej i drugi obszar jest to tak zwany obszar nowych tutaj zabudowań, blokowisk oraz teren parków, gdzie również chcielibyśmy ten teren zrewitalizować. Urząd Miasta informuje także, kto może ubiegać się o dofinansowanie. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, związki, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, jak również jednostki organizacyjne oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Każdy, komu leży na sercu dobro miasta, może skorzystać z propozycji władz. Projekty można zgłaszać od 25 stycznia do 12 lutego bieżącego roku. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta w Działdowie w zakładce dla mieszkańca.